Zgrzyt w koalicji rządzącej? Hołownia zaprzecza, stan na mocne 4. Koalicję rządzącą dzieli m.in. kwestia związków partnerskich czy aborcji. Emocje próbuje studzić jednak Szymon Hołownia, który po spotkaniu liderów zapewniał, że zadecydują nawet o najgrubszych sprzecznościach. Stan koalicji jest dobry, przekonuje marszałek Sejmu. W poniedziałek wieczorem, 26 sierpnia, liderzy koalicji rządzącej i ministrowie uczestniczyli w nieformalnej Radzie Ministrów, poświęconej projektowi budżetu na 2025 rok. Odbyło się spotkanie m.in. z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Włodzimierzem Czarzastym i wszystkimi ministrami. W ocenie marszałka Sejmu to była bardzo dobra rozmowa. Hołownia ocenia stan koalicji. Mocne 4, może nawet z plusem. Na antenie TVN24 Szymon Hołownia relacjonował, że poniedziałkowe spotkanie jest dopiero początkiem rozmów, a we wtorek, 27 sierpnia, odbędą się konsultacje ministra finansów z innymi ministrami. W środę kolejna runda i oczywiście na końcu my, jako liderzy partii politycznych, będziemy musieli usiąść i ostatecznie zdecydować o najgrubszych sprzecznościach i problemach, ale jestem przekonany, że zdecydujemy, przekazał. Dodał, że absolutnie rekordowy w budżecie na 2025 rok będzie poziom wydatków na obronność. Taki, który jest nieporównywalny z niczym, co widzimy w NATO dzisiaj. Kosztem naszych wyrzeczeń. Chcielibyśmy i marzylibyśmy, żeby za każdy z tych procent PKB zrobić w czasach pokoju mnóstwo dobrych rzeczy, ale warunki są takie, jakie są. Nie będziemy mieli tych dobrych rzeczy, jeśli nie będziemy w stanie się obronić, tłumaczył. Stan koalicji jest dobry, oceniłbym go na mocne 4, może nawet z plusem, wyznał Szymon Hołownia. Przedmiotem dyskusji były także pieniądze na mieszkalnictwo społeczne i kredyt 0%, na który Polska 2050 nie wyraża zgody. Lider ugrupowania argumentował stanowisko tym, że problemem mieszkalnictwa w Polsce jest podaż mieszkań, ich liczba, a nie popyt na nie.